Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry. To jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejna mistrzyni. Dwukrotna mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni Europy, rekordzistka świata we wspinaczce na czas, Aleksandra Mirosław. Cześć Olu. Cześć, witam wszystkich. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie w tym intensywnym czasie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Muszę Ci zadać na początek pytanie, które mnie bardzo nurtuje. Czy Ty wciąż trenujesz w remizie strażackiej? Tak, między innymi jakby aktualnie w Lublinie są dwie ściany, na których trenuję. Jest to ściana właśnie w remizie strażackiej i ściana Uniwersytetu Medycznego. Obie zupełnie różne, ale obie tak samo lubię. Skąd w ogóle wzięła się ta remiza, ta ścianka? No i to się wydaje takie dość osobliwe, takiego słowa bym użyła, że mistrzyni świata trenuje w remizie. Kompletnie mi to nie przeszkadza. Ja uwielbiam to miejsce, bo jest tam cisza, spokój. W zasadzie mogę trenować wtedy, kiedy tego potrzebuję, więc święta, nie święta, treningi o 4 nad ranem, bo o 12 mam wylot właśnie do Korei na Puchar Świata, więc to ma wiele plusów. Natomiast ściana się tam wzięła z tego powodu, że do 2017 roku w ogóle w Lublinie było 15-metrowej ściany właśnie do uprawiania mojej konkurencji. Były 20 i to jeszcze w dwóch różnych częściach miasta. I tak naprawdę to było jedyne miejsce, które jakby było odpowiedniej wysokości, gdzie tą ścianę można rzeczywiście było wstawić do środka, czyli ta wieża strażacka. I bardzo się cieszę, że ta ściana powstała, bo do 2021 roku, jeżeli się nie mylę, 22, była to jedyna ściana 15-metrowa w Lublinie. No i tak naprawdę to tam wytrenowałam, czy wybiegałam Mistrzostwo Świata, pierwsze, drugie, kwalifikacje olimpijską, przygotowywałam się do Tokio, więc jest tam wiele fantastycznych wspomnień. Czy to było trochę tak, że ta ściana została wybudowana poniekąd dla Ciebie, czy typowo na przykład treningowo właśnie dla strażaków, którzy w ekstremalnych sytuacjach muszą gdzieś dotrzeć? Nie, ta ściana była wybudowana właśnie przy współpracy Straży Pożarnej w Lublinie, przy współpracy Polskiego Związku Alpinizmu. I to jest przede wszystkim ściana dla kadry narodowej, we wspinaczce sportowej na czas, dla zawodników kadry narodowej, którzy mieszkają właśnie w Lublinie. Natomiast strażacy się po niej nie wspinają, nie trenują. Oni rzeczywiście tam trenują w tej wieży strażackiej pod kątem właśnie zawodów czy ogólnie różnego rodzaju akcji wysokościowych, ponieważ działa też tam grupa wysokościowa, więc oni rzeczywiście trenują, ale oni mają swoją część, a ja mam swoją część. A miałaś jakieś takie zabawne albo niezabawne sytuacje związane z tym, że nagle wyje jakaś syrena alarmowa, ty jesteś, nie wiem, na 10-12 metrze i wybija ci to z rytmu? Tego się nie słyszy. Tak jak na zawodach też ludzie krzyczą, jest muzyka głośniej, ciszej. Ja nie jestem nawet w stanie ci powiedzieć, jaka muzyka na zawodach leci, co leci, albo co, nie wiem, leciało przed moim biegiem, po moim biegu, w czasie mojego biegu. Więc tak samo to działa też na treningu, że ja biegnąc nie słyszę, co się dzieje dookoła mnie. Jakby to jest tak maksymalne skupienie, że widzisz tylko ten ruch przed sobą, jesteś tutaj w danym momencie, a w zasadzie taki jest cel, żeby właśnie tak robić, ponieważ odbiegające myśli, rozproszenia to powoduje błędy, więc trening to jest jedyne miejsce, gdzie możesz się nauczyć tego wyłączania, bo na zawodach są warunki ekstremalne, bym powiedziała w tej kwestii. Natomiast rzeczywiście zdarzało się, że była syrena, że było wywołanie właśnie zastępu, który jedzie do akcji i tak dalej, więc jakby jestem z tym zaznajomiona, ale kompletnie mi to nie przeszkadza. Jakby lubię, jak przychodzą strażacy, dopingują, zawsze zapytają się, co słychać, jak idzie i tak dalej, więc wydaje mi się, że panuje bardzo przyjazna atmosfera w jednostce. No właśnie miałam o to pytać, czy jesteś ich taką, powiedzmy, ulubienicą, czy idolką? Czy czujesz ich wsparcie? Czy bywało, że pojawiali się na Twoich zawodach? Chociażby w Lublinie niedawno startowałaś w Pucharze Europy. Tak, jakby czuję wsparcie całej tej jednostki, gdzie trenuję. Zresztą i dowódca tutaj Straży Pożarnej w Lublinie, ale też konkretnej tej jednostki jakby
zawsze w cudzysłowie pójdą mi na rękę, czy pomogą mi coś właśnie zrobić, nawet jakby wpuszczając ekipę telewizyjną, wpuścić ekipę telewizyjną do jednostki Straży Pożarnej, to nie jest tak łatwo, natomiast tutaj nigdy nie miałam ze strony komendanta czy ze strony dowódcy żadnych problemów. Też tak samo w momencie, kiedy była pandemia i wszystkie obiekty były pozamykane, to za zgodą właśnie władz miasta i tak dalej miałam to miejsce, żeby trenować, tym bardziej, że to jest miejsce bardzo odizolowane, bo jest oddzielne wejście, więc ja tak naprawdę z tą jednostką wtedy nie miałam styczności. Więc no tak jak mówię, no tam jakby jest wiele plusów, które ja bardzo doceniam, no i zawsze z sentymentem tam wracam i ja uwielbiam tam trenować. Powiedziałaś o tych ekipach telewizyjnych. No, tak to się wydarzyło, między innymi za sprawą twojego bardzo dobrego wyniku na igrzyskach w Tokio. Tam było to miejsce czwarte, ale tam był wspinaczkowy wielobój. Pobiłaś rekord świata w swojej konkurencji, w której będziesz startować w Paryżu. No ale też te tytuły, o których powiedziałam. 5 medali mistrzostw świata, 3 medale mistrzostw Europy i to po 2 złote z każdego gatunku, plus sama bijesz swoje rekordy świata i w zasadzie można by powiedzieć, że ścigasz się sama ze sobą. A więc jesteś naturalną kandydatką, powiedzmy, do medalu w Paryżu, a przynajmniej wszyscy tak myślą, prawda? Mam nadzieję, że ty także. Czy jest dużo większe zainteresowanie w tym roku twoją osobą? Czy tak to czujesz? Czy czujesz tym szumem medialnym, że te igrzyska faktycznie są coraz bliżej? Ja myślę, że przez te wszystkie lata, czyli przez te 3 lata od Tokio do teraz, ja się na to przygotowywałam. Ja w jakiś sposób wiedziałam, że to nadejdzie, że jeżeli będę w topie, a nie miałam co do tego wątpliwości, że będę w tym topie, to że będzie miało to miejsce, będzie się to działo. Dlatego też cieszę się, że tą kwalifikację zdobyłam we wrześniu, ponieważ też stopniowo mogę sobie to krok po kroku przerabiać, przygotowywać się, wiedzieć, co nadejdzie. No ale rzeczywiście jakby rok olimpijski jest na tyle wyjątkowy, że to zainteresowanie mediów, nie tylko wokół mojej osoby, ale wielu sportowców w Polsce jest bardzo duże. No tak chyba jest to właśnie z tymi igrzyskami olimpijskimi. Ja dopiero na igrzyskach będę drugi raz, w ogóle moja dyscyplina będzie po raz drugi dopiero. Przed Tokio było to trochę inaczej, biorąc pod uwagę, że też to była pandemia, więc to wszystko w ogóle inaczej wyglądało niż wygląda to teraz. Natomiast jakby moje nastawienie w kontekście igrzysk się nie zmienia. Jakby ja na igrzyska jadę je przeżyć. Jestem generalnie, cieszę się, że mogę przeżyć tą drogę po raz drugi. Teraz już przygotowuję się właśnie stricte w mojej konkurencji, ponieważ mam swój oddzielny komplet medali. Natomiast ja jakby jestem podekscytowana tym, co mnie czeka i też w kontekście tak jak Tokio, tak samo tutaj, nie mam jakichś oczekiwań tych imprez, że ona będzie wyglądała tak czy inaczej, bo nie mam żadnego pojęcia, jak ona będzie wyglądała. Tak samo do Tokio, też nie wiedziałam, jak ona będzie wyglądała, bo to były pierwsze igrzyska, tak jak wspomniałam, jeszcze w pandemii, teraz są pierwsze igrzyska poza pandemią, więc ja po prostu jadę to przeżyć i cieszę się, że mam możliwość startu na igrzyskach, ponieważ w igrzyskach weźmie udział 11 tysięcy sportowców z całego świata, więc jakby patrząc na całą populację świata, jest to naprawdę jakiś bardzo mały ułamek procenta, a jestem wśród tych osób. Igrzyska, co mają w sobie, że nawet siatkarze, powiedzmy ci, którzy grali na kilku kolejnych igrzyskach, którzy są aktualnie wicemistrzami świata, ale sięgali też po mistrzowskie tytuły, że oni mówią, że wychodzą tam na parkiet i kolana się jednak uginają. Jaka jest różnica już wtedy, kiedy tam jesteś? Ty doświadczyłaś tego w Tokio i czy też miałaś takie wrażenie przed, powiedzmy, pierwszym wyjściem na ściankę, że te nogi zachowują się i ręce trochę inaczej niż zwykle? Kompletnie miałam takie wrażenia. Jakby ja wiem, że igrzyska to jest impreza jak żadna inna i myślę, że każdy sportowiec to potwierdzi. Ja też przed Tokio wielokrotnie słyszałam to zdanie. I rzeczywiście tak jest, ta wszechobecność kółek olimpijskich, to już ta świadomość, że następna taka okazja jest za 4 lata. W życiu sportowca 4 lata to jest bardzo, bardzo długi okres tak naprawdę. Nie ma tak jak w Pucharach Świata czy w różnego rodzaju meetingach, że następna szansa za tydzień, za 2, za miesiąc, tylko za 4 lata. I myślę, że ta świadomość tego, że to jest coś najwyższego, po co możesz sięgnąć jako sportowiec i też masz taką okazję czy szansę raz na 4 lata, to już gdzieś tam jest w twojej głowie podświadomie albo świadomie. Natomiast właśnie wydaje mi się, że
każdy ma inny sposób radzenia sobie z tym. Tak jak mówię, no ja nie jestem doświadczoną olimpijką, która może powiedzieć, że igrzyska to są takie i takie, bo będę, tak jak już mówiłam, dopiero drugi raz. Ale też, Albo aż drugi raz. Natomiast jakby no wspinanie jest też młodą dyscypliną. Jakby my nie mamy wieloletniej czy wielosetnej historii naszego sportu. I też jakby wydaje mi się, że to, co wokół jest igrzysk, to jest wszystko nowe dla naszej dyscypliny i my się tego uczymy, adaptujemy się do tego. Natomiast no, ja tak jakby mogę powiedzieć szczerze, że z dnia na dzień jakby z osoby wspinającej się, trenującej wspinanie, jestem nadal osobą trenującą wspinanie, ale też osobą, która stała się osobą publiczną. I to jest bardzo duży przeskok właśnie. To jest ta różnica między sportem nieolimpijskim a sportem olimpijskim. Zaczynałaś wspinaczkę dość dawno temu. Jakbyś opowiedziała tę swoją sportową historię w zasadzie od początku. Dlaczego ktoś, kto... Troszkę ją zajawię. Dlaczego ktoś, kto trenuje pływanie, a więc dyscyplinę olimpijską, zmienia to pływanie na dyscyplinę nieolimpijską, która wtedy w 2007 roku, jeżeli moje informacje są poprawne, potwierdzisz to za chwilę, nie jest dyscypliną olimpijską i nie wiem, czy w tym momencie było widmo, że tą dyscypliną w najbliższym czasie będzie. Wiesz co, ja myślę, że w wieku 15 lat, czyli wtedy, kiedy po raz pierwszy poszłam na ściankę, ja nie miałam takiej świadomości w sobie, czym są, znaczy wiedziałam, że są igrzyska olimpijskie, ale jakby nie miałam takiej świadomości, jak duże to jest, czy jak ważne to jest. Ja po prostu trenowałam pływanie, jakby nie był to sport dla mnie, jakby nie do końca czułam się w nim dobrze, a zaczęłam się wspinać ze względu na moją starszą siostrę, Gosię, która mogę śmiało powiedzieć, że była moją inspiracją tego sportu, moim takim tym dlaczego zaczęłam się wspinać. I dlatego poszłam na ściankę po prostu, jakby nawet nie rozważałam kwestii sport olimpijski, nieolimpijski. Dopiero potem gdzieś tam, ale to wiele lat później było, że rzeczywiście pojawiły się głoski, że wspinanie może dołączyć do rodziny sportów olimpijskich, a ja nawet, nie wiem, zaczynając się wspinać, miałam świadomości, że właśnie może coś takiego się stać, że sport jest nieolimpijski, a potem może być olimpijski, więc jakby ja nie myślałam o takich rzeczach wtedy. Ja po prostu chciałam to robić, bo mi się to podobało, bo Gosia przewoziła medale, puchary i chciałam być taka jak ona. I to była moja główna motywacja i po prostu nią się zainspirowałam. Jakby nie myślałam o tych wszystkich tytułach, nie wiem, tak samo o kontraktach sponsorskich i o tym, co za tym idzie, że stajesz się sportowcem z pierwszych okładek gazet i tak dalej, tylko po prostu bawiłam się tym. Cieszyłam się tym, że mogę trenować wspinanie. I w sumie fajnie, że o tym mówię, bo fajnie sobie o tym przypomnieć. Ale to, co było dla ciebie większą, nie wiem, frajdą, czy inspiracją, czy motywacją, to jest chyba właściwe słowo, właśnie to, że idziesz sobie, potrenujesz, zmęczysz się, wytworzą się endorfiny w twojej głowie i jest fajnie, czy jednak, że ta siostra przywoziła te puchary i medale i ty też chciałaś? Ja myślę, że to po trochu, natomiast też między mną a Gosią nigdy nie było takiej zazdrości czy rywalizacji, że jak Gosia przywozi, to ja też muszę. To było bardziej takie, że chciałam, żeby była ze mnie dumna. To bardziej o to chodziło, jakby w tym nigdy nie było żadnej zazdrości. Natomiast ja bardzo lubiłam chodzić na treningi, bo mieliśmy fantastyczną grupę, w której trenowaliśmy, właśnie grupę rówieśników, gdzie dla mnie główną motywacją treningu było to, że wracam do domu ze szkoły, odrabiam szybko lekcję, żeby pójść na trening i tam po prostu było fajnie. Tak jakby ja, jak wracam do tego, czasami nawet jak spotykam tych ludzi teraz, z którymi trenowałam wtedy w tamtych latach, to lubimy sobie powspominać nasze wyjazdy albo to, co robiliśmy na treningach, czy jakieś takie różnego rodzaju akcje. I to są fajne wspomnienia właśnie, które się tworzy będąc dzieciakiem i trenując jakiś sport. Właśnie tworzy się tą grupę, przynależy się do jakiejś grupy, ale też jakby no są te wspomnienia, które zostają z tobą i wydaje mi się, że też mnie to ukształtowało i nadal ten sport kształtuje mnie jako zawodnika, ale też przede wszystkim jako człowieka. No to teraz pytanie za 100 punktów. Czy teraz na 4 miesiące przed twoimi kolejnymi igrzyskami na treningach też jest fajnie? Jest. Jakby ja w tamtym roku mocno gdzieś tam tamten sezon przeżyłam, bo przygotowania do Mistrzostw Świata w Bernie, gdzie właśnie można było w pierwszym rzucie zdobyć kwalifikacje, to były moje najlepsze przygotowania w życiu. Tam nic się nie dało zrobić lepiej. Tam jakby było wszystko, forma fizyczna, forma psychiczna była najwyższa z możliwych.
A mimo to mi się nie udało, nie osiągnęłam celu. Zrobiłam wszystko po prostu dosłownie pod linijkę, podeszłam bardzo zadaniowo do tego i się nie udało. I to jest taki moment, kiedy nagle zderzasz się ze swoim takim najczarniejszym scenariuszem, czyli ja zresztą wiele miesięcy przed Mistrzostwami Świata mówiłam, że no najgorzej czy najsmutniejsza będzie ta osoba na trzecim miejscu. A to osoba na trzecim miejscu byłam ja. I ja paradoksalnie dzięki temu przypomniałam sobie, o co w tym sporcie chodzi, bo biegnąc o ten brązowy medal, o to trzecie miejsce, tam chodziło tylko i wyłącznie o ściganie. Tam nie było właśnie już kwalifikacji, nie było czegoś większego. Tam było po prostu zdobycie medalu i chodziło tylko i wyłącznie o ściganie, czyli znaczy, to, co robiłam za dzieciaka, za juniora, tak? Czyli wygrywałaś medale, ścigałeś się, ale nie było w tym, nie wiem, właśnie kwalifikacji olimpijskiej, nie było tak jakby takich wielkich rzeczy, które w tym danym momencie mnie akurat przytłoczyły, tak? Jakby ja przed tymi Mistrzostwami Świata zbyt mocno skupiłam się na tej kwalifikacji, na tych igrzyskach w Paryżu, że zapomniałam o tym, żeby mimo wszystko docenić ten proces, docenić tą drogę i docenić to miejsce, w którym się znajduję i to, jak do tego doszłam, nie? Czyli po prostu jakby ja trochę zapomniałam, że nie sam cel jest najważniejszy, oczywiście on jest bardzo ważny, jakby każdy chce go osiągnąć, ale sama ta droga i przeżycie tej drogi, czerpanie z niej radości, docenienie jej i po prostu wyciągnięcie z niej jak najwięcej, to jest najistotniejsze. Teraz czujesz to? Co? Że ten proces, że ta droga, że to przygotowanie do tych igrzysk w Paryżu, że to ci sprawia frajdę, że to cię napędza i potrafisz się mimo ogromnego wysiłku, który z pewnością każdego dnia wkładasz w to, co robisz i pewnie tego, że wracasz czasem i nie jesteś w stanie ruszyć ręką ani nogą, to czy masz to poczucie bycia tu i teraz i czerpania z tego? Staram się. To nie jest tak, że nagle powiesz sobie, od dzisiaj będę szczęśliwa, będę czerpała radość z przygotowań i tak będzie. Są lepsze i gorsze dni. Też sport to nie jest jakby droga usłana wyłącznie różami. Są trudne momenty, są jeszcze trudniejsze momenty niż te trudne momenty. Natomiast jakby z drugiej strony ja właśnie w takich sytuacjach lubię, przypomniałam sobie, że warto czasami spojrzeć trochę szerzej. Nie tylko na ten dany moment, w którym jestem, ale to, co wcześniej przeszłam, jak sobie poradziłam z różnymi trudnościami wcześniej i to, gdzie aktualnie jestem, gdzie doszłam i jak dużo osiągnęłam przez ten czas. I to daje ci jakieś takie poczucie takiego, że jak wtedy sobie poradziłam, to teraz też sobie poradzę. I jakby staram się czerpać z tej drogi jak najwięcej, dlatego cieszę się, że ona trwa i tak jak napisałam po Mistrzostwach Świata w Bernie, że wtedy widziałam tylko taki bardzo krótki urywek tej drogi do Paryża, czyli Mistrzostwa Świata, kwalifikacja, potem Paryż, tak? A teraz jakby dzięki temu, że tam przegrałam, nie zdobyłam kwalifikacji, zdobyłam ją w Rzymie, też zobaczyłam całą tą drogę i że naprawdę można w fajny sposób ją przeżyć. Na przykład te Mistrzostwa Świata w Bernie, ja kompletnie nic z nich nie pamiętam. To było tak, że podchodzisz na tyle zadaniowo, jesteś tak skupiony, że ty nie wiesz, co się działo przed, po, w trakcie. Jakby kompletnie jesteś trochę jak taka, wchodzisz w taki tryb maszyny. A Rzym, mogę powiedzieć, że przeżyłam. I to było fantastyczne doświadczenie. A masz tak jakby pełną świadomość i poczucie, co w tym Bernie ostatecznie zawiodło? Nie chcę mówić, że zawiodło, bo uważam, że tam jakby nic nie zawiodło. Tam była ogromna presja, ogromne oczekiwania dookoła mnie, ale też moje własne. Jakby było, jakby wiele tam rzeczy się wzięło. Z drugiej strony bijąc jakby tyle rekordów, wygrywając jakby zawody po zawodach, już trochę podchodzisz tak na zasadzie zadaniowo do tego, czyli kolejna rzecz do odhaczenia. Jakby to nie jest takie czerpanie, a z drugiej strony właśnie wokół tych Mistrzostw Świata i myślę, że zbudowałam dość takie spore, brakuje mi trochę słowa, ale takie nałożyłam dodatkową nakładkę na nie, zamiast podejść jak do wszystkich innych Mistrzostw Świata w mojej karierze, jak do wszystkich innych Pucharów Świata, czyli w zasadzie dodałam coś takiego, co powodowało, że to jest taki najważniejszy start w mojej karierze, zamiast podejść do tego tak jak zawsze, czyli kolejne zawody, w których wykonuję swoją robotę najlepiej jak potrafię i zobaczymy, co to przyniesie, a jakby tutaj było, że ja muszę wygrać i to było bardzo duża presja i oczekiwania, też moje własne i ja bardzo chciałam to zrobić, ale z drugiej strony też bym nic nie zmieniła. Kompletnie. Jakbym miała się cofnąć i ktoś by powiedział, to teraz możesz zrobić to inaczej, ale ja bym nic innego nie zrobiła, bo w tym momencie
myślę, że też nie byłabym tą osobą, którą jestem, którą się stałam przez ostatnie miesiące. I ja tego Berna i tego trzeciego miejsca bardzo potrzebowałam na tamten moment. To jak podchodzisz do igrzysk w Paryżu? To będzie najważniejszy start twojego życia? Ja już nie nakładam etykietek i nie nakładam żadnych takich dodatkowych stwierdzeń. Ja bardzo życzę sobie tego, żebym do Paryża podeszła jak do każdego innego startu. I bardzo ciężko na to pracuję, żeby właśnie tak zrobić. Żeby po prostu wyjść w Paryżu usatysfakcjonowana tym, w jaki sposób się przygotowałam, to co razem z moim sztabem szkoleniowym zrobiliśmy, to w jakiej formie jesteśmy i po prostu robić swoje. Wykonać tego dnia moją robotę, tak jak potrafię, pobiec szybkie, precyzyjne biegi, no i zobaczymy, co to przyniesie. To są zawody, jakby nikt nie da ci gwarancji wyniku na kilka miesięcy przed zawodami. Każdy jest w pewnym sensie mądry po zawodach, ale nikt ci nie da pewniaka, słuchaj, zdobędziesz złoto. No, w sporcie tak to nie działa. Jak będzie wyglądał ten twój start? Bo to nie jest jeden dzień startów. Dwa. Znaczy, jeden to są eliminacje, drugi to są finały. No ale oczywiście to, że jesteś rekordzistką świata, nie zwalnia cię na Igrzyskach Olimpijskich z eliminacji. Tak jak to, że jestem rekordzistką świata, nie zwalnia mnie z kwalifikacji olimpijskiej. To dokładnie tak samo działa. Jakby system jest podobny, ale trochę inny od tego, który mamy na co dzień, ponieważ mamy eliminacje, które są 5 sierpnia. One są podzielone na dwa etapy. Jeden etap to jest taki klasyczny, czyli mam dwa biegi eliminacyjne, no i ten lepszy czas, po tym lepszym czasie klasyfikują nas od miejsca do 1 do 14. Drugi etap to jest trochę taka pierwsza faza pucharowa, czyli biegniemy, eliminujemy się nawzajem. Pierwszy z 14, drugi z 13 i tak dalej, i tak dalej. To daje nam nieparzystych zwycięzców, czyli 7. Do finału potrzebujemy 8 i to 8 miejsce to jest lucky loser, czyli najszybsza osoba spośród tych przegranych. I wtedy cała 8 ma 3 czasy eliminacyjne, bo ma i z pierwszego etapu, i drugiego etapu. I po tych 3 czasach jesteśmy ustawiani od miejsca 1 do 8 na finały. No i potem już lecimy normalnym systemem pucharowym, czyli pierwszy z 8 i tak dalej, i tak dalej. Potem pierwszy z 4, mały finał, duży finał. Który, i to jest 7 sierpnia. Który etap jest najtrudniejszy? Tak jak wszystkie. Dla siatkarzy ćwierćfinał? Nie ma także w moim przypadku, że któryś jest trudniejszy, któryś jest łatwiejszy, bo ja już wiele lat temu nauczyłam się, że nie ma łatwych zawodów, nie ma łatwych biegów i tak naprawdę każdy bieg biegniesz na maksimum swojego potencjału. Kto jest twoim największym rywalem? Moja głowa. Nie ukrywam, że tak tego się spodziewałam. Myślałam, że powiesz ja sama, ale głowa, no to tak, do tej głowy. Tak, ale moja głowa, ale też, wiesz, na igrzyskach każdy jedzie z tym samym marzeniem, z tym samym celem. Jakby myślę, że tutaj każdy też to potwierdzi i każda z nas, czyli każda z nas 14 może wygrać, może zdobyć srebrny medal i może być 14. I jakby każda z nich ma takie same szanse jak ja tak naprawdę, bo dzień eliminacji, dzień finału w Paryżu to jest tak naprawdę czysta karta. To jest jeszcze niezapełniona kartka. Każda z nas dostaje pustą kartkę i od nas zależy, co na niej napiszemy. A propos tej głowy, dużo mówisz o tym, że pracujesz nad tym, pracujesz nad głową. Pracujesz z psychologiem, czy pracujesz sama ze swoim mężem, trenerem? Od tego roku pracuję z psychologiem. Tylko ze psychologiem też to było tak, że długo oboje właśnie z Mateuszem się zastanawialiśmy nad tym, a dużo rozmawialiśmy o tym. Natomiast my też w tym Bernie i między Bernem a Rzymem może kiedyś opowiem więcej, co się działo w tych magicznych 4 tygodniach. Natomiast to jeszcze nie jest ten moment, ale doszliśmy po prostu do ściany i poczuliśmy, że to wsparcie z zewnątrz jest nam potrzebne i że to będzie bardzo duża wartość dodana, dlatego też szukaliśmy osoby odpowiedniej do tego, no i po prostu ja mam pełne zaufanie, że jestem w dobrych rękach i gdzieś tam widzę efekty tej pracy i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, którą podjęliśmy. I to jest tak, no bo o tej relacji mąż, trener też będę chciała trochę więcej porozmawiać, bo domyślam się, że to musi być trudne, ale o tym za chwilę. Jeszcze o tym psychologu. To jest tak, że tylko ty pracujesz z tym psychologiem, czy twój trener, mąż także, bo on musi wiedzieć w pewnych momentach na przykład, jak na jakieś sytuacje zareagować. Znaczy, Mateusz ma bardzo dobrą intuicję, jeżeli chodzi o to. Też dużą jego przewagą jest to, że
no, zna mnie na wylot, więc jakby nawet nie mówiąc nic, ja nie mówiąc nic do niego, on jest w stanie domyśleć się, czy nawet dosłownie wiedzieć, co czuję, jak się czuję, czy co myślę. Natomiast rzeczywiście psycholog pracuje tak naprawdę z całym moim sztabem, nie tylko jakby z Mateuszem, z moim trenerem, ale też z moim menadżerem. Też miał spotkania właśnie z osobami, które są czy będą w obrębie mnie przed igrzyskami, w czasie igrzysk, więc jakby to jest praca zespołowa. Sport indywidualny to też jest praca zespołowa. Ty trenujesz na co dzień sama czy w jakiejś większej grupie? Nie mówię tutaj o sztabie, tylko jeszcze o innych zawodniczkach, sama. Zawodnikach. Sama. Głównie sama. Trenuje ze mną czasami młodsza zawodniczka, dopiero wkraczająca gdzieś tam w ten wiek seniorski, ponieważ jest ona też podopieczną Mateusza. Natomiast ja na co dzień, jak jestem w Lublinie, trenuję sama, ale na zgrupowaniach zagranicznych też, dlatego wybieramy takie, a nie inne miejsca, bo trenuję z kadrami zagranicznymi, między innymi właśnie kadrą Hiszpanii czy kadrą francuską. I to głównie z mężczyznami, ponieważ na tym poziomie, na tym etapie, na którym ja jestem, potrzebuję zawodników przede wszystkim, po pierwsze, szybszych ode mnie, ale po drugie też takich, którzy będą w stanie to udźwignąć i mają bardzo wysoką etykę pracy. Wiesz, jakby bieganie z kobietą nie jest łatwe, mimo wszystko. Dlaczego? No masz gdzieś tam z tyłu głowy, że jednak jak przegrasz ten bieg, to przegrasz z kobietą. No. Nie, ale tak śmiechem, żartem, że jakby potrzebujemy też, to był jakby kompletnie nie główny powód, że jakby biegasz z kobietą i że musisz to udźwignąć, ale to, że zawodnik musi być powtarzalny, czyli że na treningu jak ma 8 biegów, to 8 biegów kończy i kończy ich je na wysokim poziomie, jakby, bo jakby ja tego potrzebuję i tak właśnie Mateusz dobiera mi sparring partnerów. 6:24 to jest twój aktualny rekord świata. Czy mężczyźni, którzy startują, mają dokładnie tę samą drogę co kobiety? Tak. Rekord świata mężczyzn to jest 4:90. Czyli pole, tutaj potencjał do poprawy jeszcze jest. No tak, aczkolwiek tutaj myślę, że nie będę zakłamywać rzeczywistości, że jednak są różnice między kobietami a mężczyznami i to widać we wszystkich dyscyplinach sportowych, że jednak te rekordy u kobiet są wolniejsze niż u mężczyzn i niestety tego nie oszukamy, genetyki nie oszukamy. Natomiast myślę, że pole do popisu jest zawsze. Ja sobie nie stawiam granic, nie stawiam sobie limitu, że o, jak tyle pobiegnę, to już będzie max maxów. W tym przypadku sky is the limit. Jakby ja mam taki swój wymarzony czas i jakby cele na konkretne sezony, jakie czasy bym chciała osiągać. Natomiast to gdzieś tam pozostawiasz dla siebie. Okej. Ten sztab, z którym jesteś teraz na co dzień, czyli ten najbliższy, jest ile osobowy? Dietetyk, fizjoterapeuta, menadżer, trener i psycholog. 5-osobowy. I faktycznie masz ich teraz do dyspozycji na co dzień? Są na treningach? Pewnie nie wszystkich, nie wszyscy na raz, ale każdy ma swoją działkę, swoje zadania do wykonania. Natomiast jeżeli coś się dzieje, jest jakaś nagła sytuacja, jakby wiem, że na każdego z nich mogę liczyć w momencie kryzysu, ale rzeczywiście jakby jesteśmy w kontakcie ze sobą no praktycznie cały czas. No to jeżeli chodzi o fizjoterapeutę, no to wiadomo, że mam kontakt z nim no praktycznie non-stop i widuję się z nim bardzo często. Trener jest oczywiście obecny na praktycznie wszystkich treningach. Jeżeli chodzi o menadżera, no to on ma inną działkę do robienia, ale też jestem z nim cały czas w kontakcie. Dietetyk też jest dostępny i psycholog też jest dla mnie dostępny, więc ja jestem, mogę powiedzieć to z czystym sumieniem, że wiem, że jestem w dobrych rękach, wiem, że mam bardzo dobry zespół i to jest coś, o co nie muszę się kompletnie martwić, że jakby każdy ma swoje zadania, więc mi zostaje ze spokojem trenować. To jakby ktoś ci to powiedział 5 lat temu, że będziesz miała taki zespół i taki spokój, to byś w to tak na luzie uwierzyła? Myślę, że nie, bo to był zupełnie inny etap wspinania sportowego. To było jeszcze przed debiutem na igrzyskach, więc wtedy team tworzyłam ja i Mateusz w zasadzie. I przez długo tak zostawało. Dopiero w kontekście przygotowań do igrzysk naszego teamu dołączyło 2 trenerów w zasadzie pod kątem innych dyscyplin. Gdzieś tam fizjoterapeuta oczywiście cały czas był przed Tokio, też pojawił się dietetyk, menadżer gdzieś tam się pojawił po Tokio, więc jakby te osoby dochodziły, ale to wychodziło trochę tak naturalnie. Nie było tak, że ja nagle jednego dnia stwierdziłam, ja muszę stworzyć swój zespół. Nie, jakby to się tak działo
naturalnie i tutaj też muszę powiedzieć, że mam ogromne szczęście do ludzi, bo no ja kompletnie ufam ludziom, z którymi pracuję. To są sami mężczyźni? Nie. 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 Ale nic więcej nie zdradzisz? Nie. W porządku, nie będę pytać, ale tej diety chciałabym się troszkę przyczepić. Słyszałam w jednym z wywiadów, chyba jeszcze zanim pracowałaś z dietetykiem, że mam trochę z tym problem, że to twój mąż dbał o to, żebyś również w tym aspekcie była bardzo dużą profesjonalistką. Jak duże ta dieta ma znaczenie? Czy to, że ty jesteś, nie wiem, 2 kilo lżejsza, a 2 kilo cięższa ma znaczenie? Czy tu jest bardziej kwestia tego odpowiedniego zbilansowania, ile procent tkanki tłuszczowej, ile mięśniowej, ile siły w danym momencie i ile węglowodanów, a ile tłuszczy? Ja myślę, że przede wszystkim to jest kwestia podejścia, że jedzenie to jest moje paliwo. I to, jak się odżywiam, ma duże znaczenie w kontekście chociażby regeneracji. Też myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że wraz z wiekiem ta regeneracja niestety jest trochę trudniejsza i spada, więc trzeba jakby o te małe procenciki walczyć, żeby jednak też przede wszystkim prewencja przed kontuzjami i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ta dieta ma znaczenie nawet nie w kwestii właśnie wagi, poziomu tkanki tłuszczowej. Oczywiście jak walczysz z grawitacją i wszystko dźwigasz na swoich rękach i nogach, no to jednak ta waga też ma jakieś tam znaczenie, mniejsze, większe, ale to też jest bardzo indywidualne. I mogłabym powiedzieć, że przez to właśnie, że jesteśmy młodą dyscypliną czy konkurencją, jakby ciężko jest jeszcze wziąć taki stworzyć model dobrego wspinacza na czas, czy idealnego wspinacza na czas, bo patrząc nawet na kobiety, każda z nas jest trochę inna, każda z nas trochę inaczej wygląda. Ja na przykład jestem jedną z niższych zawodniczek i jedną z drobniejszych zawodniczek, ale są zawodniczki, które są wysokie, więc myślę, że na to jeszcze musimy kilka lat poczekać. Natomiast u mnie praca z dietetykiem była to, żeby właśnie to wszystko usystematyzować, trochę poukładać, zwrócić uwagę na pewne rzeczy, na które nie zwracałam uwagi. Natomiast to też nie jest tak, że ja mam same zakazy i nakazy, tylko mój dietetyk wie, że ja uwielbiam słodycze. To jest jakby moja największa słabość. Więc gdzieś tam te słodycze w mojej diecie się przewijają. Oczywiście nie w jakichś ogromnych ilościach, ale jakaś przekąska czy podwieczorek w formie, nie wiem, paska czekolady czy czegokolwiek. Dla mnie to jest super, bo im więcej ja mam coś zakazane, tym bardziej to działa właśnie na zasadzie takiego zakazanego owocu, czyli po to trzeba sięgnąć, tak? A jeżeli masz to dostępne, to jest takie, w sumie to już nie chcę. Okej. Ale pasek czekolady czy tabliczka czekolady? Bo to też jest pytanie kluczowe dla wielu. W sezonie pasek czekolady, po sezonie czekolada. Cała tabliczka. Dokładnie. To jedzenie, które dietetyk tobie wyznaczy, że wtedy to, wtedy tamto i tak dalej, przygotowujecie sami z mężem? Tak, tak. Od początku do końca. Kto gotuje? Kto lepiej gotuje? Mateusz. dużo jakby w tej kwestii pomaga mi Mateusz i on też jakby dużo przyrządza tych posiłków. I tyle, ale to jest takie po prostu krycie w normalnym domu. No jakby, a Mateusz jakby też, nie wiem, czy lubi gotować, ale na pewno dobrze mu to wychodzi. No to teraz ten mąż-trener. Mąż-trener. Przeważnie tak to bywa w małżeństwie, że owszem, w domu jesteśmy razem, ale potem 8-9 rano jedno idzie do pracy w jedną stronę, drugie idzie do pracy w drugą stronę, 7-8 godzin się nie widzą i spotykają się o tej 17 i jest fajnie. Wy wstajecie rano, idziecie do pracy w tę samą stronę, potem wracacie z tej pracy w tę samą stronę, potem jedno ma wyjazd służbowy i drugie ma też wyjazd służbowy w to samo miejsce. Oczywiście mówię tutaj o zgrupowaniach. A więc 24 godziny na dobę pewnie przez większość dni w roku. I tak i nie. W sensie na co dzień jest tak też, że Mateusz pracuje z innymi zawodnikami, więc to nie jest tak, że jak ja kończę trening, to on też kończy trening i wraca do domu. On też ma jakby dużo innych rzeczy, obowiązków związanych z przygotowaniami. Ja mam tylko i aż treningi i zadbanie o regenerację, czyli fizjo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on ma trochę więcej tych obowiązków. Ale jakby to też nie jest tak, że da się to oddzielić oczywiście, że dzisiaj jesteśmy w domu, a jutro jesteśmy w pracy. Nie? Jakby to będzie się przeplatać, te rozmowy będą się przeplatać. Natomiast myślę, że i z takim doświadczeniem życiowym, ale też i z takim ogólnym doświadczeniem też sportowym, ale też coraz lepszym znaniem siebie nawzajem i
umiejętnością komunikacji, bo wydaje mi się, że to jest chyba najistotniejsza, ta umiejętność komunikacji. Myślę, że bardzo dobrze sobie z tym radzimy, bo to jakby... My też nie możemy sobie pozwolić na to, że coś zamiatamy pod dywan, że coś mi nie pasuje, ale dobra, przemilczę, jutro przemilczę, za tydzień przemilczę, bo potem w tym najważniejszym momencie, czyli kiedy to napięcie jest duże, ten stres jest duży, czyli to jest przed startem jakimś, to i tak wyjdzie, więc my musieliśmy się nauczyć rozwiązywać nasze problemy związkowe od razu. Jakby nie ma czegoś zostawiania na potem, na później, tylko jakby... Nie ma cichych dni? Nie ma cichych dni. A jakby, ciche godziny? Nie. Jakby nauczyliśmy się i myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. Ja jestem bardzo to wdzięczna, że nauczyliśmy się rozwiązywać problemy w zasadzie od razu. Nie tak, że zostawiamy to i to się tak nawarstwia, nakłada, aż w końcu wybucha. Więc to jest duża plus. No i dla mnie niesamowite jest to, że mogę te emocje przeżywać i dzielić razem z nim bezpośrednio. I te najtrudniejsze, tak jak w przypadku na przykład Mistrzostw Świata w Bernie, ale też te najpiękniejsze, tak jak w przypadku Rzymu, że jakby potem jak jesteś zawodnikiem, masz trenera, cieszysz się i potem jak wracasz do domu i chcesz to powiedzieć, nie wiem, partnerowi, mężowi, partnerce i tak dalej, to nagle to już nie są te same emocje, nie jesteś w stanie tego odtworzyć. Cieszysz się, ale nie jesteś w stanie stworzyć. A tutaj jakby w tych emocjach jesteśmy razem, w tej euforii czy w tym smutku, ale to też jest trochę tak, że nie wiem, wygrywając jest super, tak? Bo zabierasz tą wygraną do domu, ale przegrywając, ta przegrana też idzie z tobą. To nie jest tak jak normalnie, że trener idzie do swojego domu, zawodnik idzie do swojego i jakoś tam tą przegraną przeżywają, ale oddzielnie jakby nie, to jest w środku, wszystko w domu. To jest bardziej impulsywny, który reaguje bardziej nerwowo? Ja. Zdecydowanie. Zdarza ci się nakrzyczeć na swojego trenera? Nie krzyczę. Jakby, wiadomo, jak w każdej relacji, nie tylko jakby mąż, żona, czy trener, zawodnik. Ja nie mówię o mężu, że na trenera ci się zdarza nakrzyczeć. Ale ja nie dyskutuję z trenerem. Ja, tak jak już mówiłam kilkukrotnie, ja bezgranicznie ufam. Wiem, że wie, co robi. Myślę, że zresztą już przez wiele ostatnich lat udowodniliśmy, że oboje wiemy, co robimy. Ja nie neguję, nie zastanawiam się, ja po prostu wykonuję, mając spokojną głowę i zaufanie, że idziemy w dobrym kierunku. Ja też trochę trenowałam, powiedzmy, na wyczynowym poziomie i wiem, jak ciężkie mogą być treningi i czasem jak ciężko jest się do treningu zmobilizować. Nie masz czasem tak w głowie, że on cię ciśnie, że jeszcze, a w głowie przelatują ty taki, siaki i owaki, daj mi już spokój. Nie, jestem raczej bardziej zawodnikiem, którego trzeba stopować, bo ja jestem typem osoby czy zawodnika, który będzie cisnął. I ja jestem raczej z drugiej strony, że mnie czasami trzeba stopować i powiedzieć, że wystarczy, niż na zasadzie, że nakręcać, że jeszcze więcej, jeszcze dalej i tak dalej, bo ja nie mam z tym problemu w zasadzie. Ja bardzo podchodzę do tego zadaniowo, trzeba zrobić robotę, to robimy i bardziej tutaj jego rola jest też, żeby wyhaczyć takie czerwone flagi, bo ja nie powiem, że coś mnie boli. Ja nie powiem, że coś mi sprawia trudność, chociaż też już z wiekiem się nauczyłam, że lepiej czasami odpuścić, przesunąć czy coś, niż cisnąć do granic, bo to też już jakby no nie jest to samo ciało, które jakby będzie ci wybaczało przez najbliższe lata, tylko jednak teraz ja już jestem raczej w tym wieku, gdzie to ciało ci nie wybacza. Wiesz co, chciałabym z tobą poruszyć temat, którego tutaj jeszcze nie poruszałam, który porusza się rzadko. Jeżeli nie chcesz, to mi od razu powiedz, że nie będziesz się z tym czuła komfortowo. No ale jesteś kobietą. Mówimy o tym, że twoje dwa dni startu w igrzyskach to jest konkretnie 5 sierpnia, 7 sierpnia. Wypada wtedy miesiączka. Nikogo to absolutnie nie interesuje. I teraz pytanie, czy wypada? Czy są jakieś sposoby, że wy już wiecie, że wy to w jakiś sposób próbujecie przesunąć? Wiesz co, nie. Jakby ja nie ingeruję w mój cykl w żaden sposób. Też już wielokrotnie startowałam, mając okres podczas zawodów. Był to chociażby w tamtym roku Puchar Świata w Dżakarcie. Natomiast jakby ten organizm, przynajmniej w moim przypadku, oczywiście ja to wszystko mówię na moich doświadczeniach, wiem, że są jakby różne sytuacje i kobiety w różny sposób przechodzą tą miesiączkę. Natomiast ja mam tak, że ja potrafię dosłownie przez 2-3 dni umierać z powodu bólu brzucha, ale to się zawsze dzieje jakoś poza sezonem, czyli kiedy, nie wiem, mam wrażenie, że ta mobilizacja organizmu jest mniejsza, kiedy ten okres jest tak jakby stresowo trochę luźniejszy. Natomiast na zawodach jakby ja czasami budzę się i po prostu dostałam okresu, jakby nie mam sygnałów zwiastujących to, więc jakby to się zmienia, ale tak jak mówię, na przykład na Dżakarcie to było tak, że
rzeczywiście czułam się okej i było to w porządku, nie przeszkadzało mi to w żaden sposób i liczę się z tym, że na igrzyskach też tak może być, bo to gdzieś tam jest ten właśnie u mnie okres, więc jakby liczę się z tym, ale z drugiej strony wiem też, że ten stres, to napięcie może spowodować, że on się po prostu naturalnie przesunie, natomiast my jakby w żaden sposób nie wpływamy na to. A słyszałaś, że tak się dzieje, że mogą być takie ingerencje właśnie, żeby przesuwania, żeby dziewczynom, nie wiem, twoim rywalkom nie wypadało to w dni startowe, bo znacznie obniża formę? Wiesz co, jak sama zauważyłaś, o tym się za wiele nie mówi. Właśnie. Więc jakby nie mam wiedzy na ten temat. Wiem, że jakby są sposoby, chociażby poprzez tabletki antykoncepcyjne, że przedłuża się ich branie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, ja nigdy tego nie robiłam, więc kompletnie się na tym nie znam, a wiem, że jeżeli dziewczyny to robią, to na pewno to robią pod opieką lekarzy, a przynajmniej mam taką nadzieję, że jakby nikt nie robi takich rzeczy na własną rękę. I też jakby jestem w pełni w stanie to zrozumieć w przypadku dziewczyn, które rzeczywiście te miesiączki mają takie, no, że cię składa w pół i nie jesteś w stanie funkcjonować, a wiem, że są takie przypadki i naprawdę cieszę się, że nie jestem w grupie tych kobiet. Wracając jeszcze do twojego męża i waszej historii, ile mieliście lat, jak się poznaliście? 20. Ja miałam 20, a to już 22. To był pierwszy rok. Ja kończyłam pierwszy rok studiów, w połowie pierwszego roku studiów. I to było na ściance? Nie. To w ogóle była historia kompletnie niezwiązana. Znaczy była związana ze sportem, ale kompletnie jakby nie ze wspinaniem stricte i nie z tym, że on był trenerem, bo on, tak jak to mój tata mówi, on stworzył, znaczy on wytrenował mnie jako zawodnika, a ja zrobiłam z niego, on zrobił ze mnie zawodnika światowej klasy, a ja zrobiłam z niego trenera. Więc to trochę szło razem, bo on po prostu chciał mi pomóc, bo ja chciałam zmienić klub, trenera i tak dalej. Więc on wtedy stał się trenerem. To nie było tak, że ja go poznałam, on już był trenerem, zaczęliśmy się spotykać i on zaczął mnie trenować. To tak trochę wyszło przez przypadek naturalnie. A jak się poznaliście? Więc już poznaliśmy się na uczelni. A Mateusz, na WF-ie? Nie. Ja wtedy Mateusz studiował w ogóle... Tak, studiowaliśmy na WF-ie, ale to było później. Już wtedy byliśmy w sumie narzeczeństwem, a potem małżeństwem, jak studiowaliśmy na WF-ie. Natomiast ja wcześniej studiowałam na Politechnice, to były moje pierwsze studia, a Mateusz studiował na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i tworzył, miał jakiś projekt, bo on się też zajmuje wideoedycją i kręceniem, i tworzył jakiś projekt właśnie z udziałem lubelskich sportowców i tak w sumie spotkał mnie. I przyjechał cię nakręcić. Tak, no jakby przyjechał w zasadzie mnie poznać, bo miał mnie nakręcić, więc jakby to było takie... Około sportu, ale nie związane jakby stricte że ze wspinaniem, czy że poznaliśmy się na ściance. To jakie kierunki studiowaliście, bo to też fajny wątek. Mateusz studiował informatykę, a ja studiowałam zarządzanie inżynierii produkcji, a potem studiowaliśmy oboje wychowanie fizyczne na warszawskim WF-ie. A te pierwsze kierunki pokończyliście? Ja skończyłam. Ty jesteś inżynierem? Ja jestem inżynierem. Mateusz w zasadzie nie napisał pracy, skończył całe studia, nie napisał pracy, gdzieś tam po prostu zmienił kierunek swoich działań, myśli i tyle, a WF skończyliśmy oboje. W tamtym roku nawet. Razem? No Mateusz nawet paradoksalnie, Mateusz skończył wcześniej ode mnie, bo on się bronił kilka miesięcy przede mną, ja się broniłam chyba jakoś we wrześniu, a on się bronił w lipcu. Jaki był tytuł twojej pracy licencjackiej, tak? Tak, wiesz co, u mnie chodziło o motywację podejmowania aktywności fizycznej jako jest wspinaczka sportowa, natomiast Mateusz pisał o mnie pracę, w sensie o moim treningu, o moim przygotowaniu itd., itd. Bo wśród wyczynowych sportowców dosyć częste jest to, że piszą sami o sobie na swoim przykładzie. Ja nie pisałam, ale Mateusz pisał na moim przykładzie w zasadzie i cała jego praca opierała się, właśnie dotyczyła przygotowania we wspinaczce na przykładzie mojego planu treningowego. No ale myślę, że to jest akurat taka praca, która przyszłym pokoleniom przyda się jak najbardziej. Pytanie, czy tylko w wspinaczce, czy też można ją przełożyć na inne dyscypliny. Też gdzieś wyczytałam w jakimś wywiadzie, że Mateusz był zły, bo wiedział, że nie wcelował dokładnie z formą na jedne bardzo ważne zawody, ale nie mógł ci tego powiedzieć. Tak, to było pierwsze mistrzostwo świata, które wygrałam w 2018 roku, więc może... Nie będąc w swoim topie formy. Tak, i ja wygrałam. Wiesz co, jakby to jest właśnie ten minus może taki, czy taka może bardziej trudność, że
wiesz, jak masz na przykład męża, czy partnera, partnerkę i wiesz, że coś ci w pracy nie idzie, to możesz się z nim podzielić, nie? Albo wiesz, że coś, no nie wiem, no sknuciłeś, tak? Że coś nie wyszło i możesz się z tym podzielić. Mateusz niestety nie ma tego przywileju, że w każdym momencie może przyjść, ej, słuchaj, nie będziesz miała formy. No bo jak byś zareagowała jako zawodnik, jak teraz się przychodzi, ej, słuchaj, wiesz co, bo nie będziesz w piku formy, bo... Nie jadę. Bo jakby coś tam się, bo tam generalnie z tym już w sensie to było tak, że coś się poprzesuwało i tak dalej, a to była kwestia jednego, dwóch dni. Natomiast rzeczywiście to było tak, że nie mógł mi o tym powiedzieć, powiedział mi to dopiero po fakcie. No bo to też tak działa, że jak masz formę, to ona nie znika, że dzisiaj masz formę, a jutro jej nie masz, nie? Ona się utrzymuje i ona będzie przez jakiś tam okres trwała i tak dalej. Natomiast rzeczywiście była taka sytuacja, to było w 2018 roku, nigdy się nie powtórzyła. Ale nie wiedziałaś, całe szczęście. Nie wiem. Jeszcze raz? Mówię, że nie wiedziałaś i całe szczęście, bo jakbyś wiedziała, to może byś tego mistrzostwa nie zdobyła. Znaczy to mogłoby trochę, no to by na pewno wpłynęło na psychię, tak słysząc takie zdanie. Zresztą jak jesteś, jak w ogóle miałbyś zakomunikować takie zdanie, jakby? Myślę, że tak, ale no myślę, że to jest właśnie to, że no on nie może przyjść do mnie i się podzielić takimi rzeczami, a no bo nie może mi takich rzeczy mówić, nie? A ty możesz mu powiedzieć wszystko i mówisz tak. mu wszystko? Tak. Ja mam ten przywilej, że ja mogę mu powiedzieć wszystko i bardzo to doceniam, bo jakby myślę, że to jest też taka nasza największa broń i siła, że ja w tej strefie, gdzie są już tylko zawodnicy i trenerzy, mam tą najbliższą mi osobę i tak jak mówię, on czasami po moich ruchach, po mojej mimice twarzy, on jest w stanie odczytać, jak się czuję, ale też potrafi świetnie na to wpływać, jak się czuję, albo naprawić to, jak się czuję źle i sprawić, że się czuję dobrze. Już w tych biegach w systemie pucharowym, które masz na ważnych imprezach, jak to wygląda? Po której stronie ściany się biega, bo to zawsze jest rywalizacja dwóch zawodniczek, która dobiegnie właśnie... Pierwsza. Dobiegnie pierwsza, dobiegnie czy która pierwsza. Szybciej się będzie wspinała? Biegacie, czy się wspinacie? Biegamy i która dobiegnie pierwsza, tak naprawdę w systemie pucharowym liczy się dla ciebie to zielone światełko na górze. Jakby czas nie ma znaczenia, czy to jest 7 sekund, 9 sekund, czy 6 sekund, nie ma to znaczenia. Ty masz wygrać ten jeden konkretny bieg, żeby przejść dalej. Natomiast jest jakby ustalone tak, że zawodniczka wyżej jest klasyfikowana, biega na lewej stronie, a ta zawodniczka niżej jest klasyfikowana na prawej stronie. I jakby tak jest od zawsze. A robi ci to jakąś różnicę? Czy ty jesteś z prawej strony ściany, czy z lewej? Nie robi mi to żadnej różnicy. Staram się ogólnie nie przywiązywać uwagi do takich rzeczy. Każdy ma, nie wiem, tą samą ścianę, na obu stronach ściany jest ta sama droga i tak dalej. Natomiast ja też trochę nie pamiętam, jak się biega na prawej drodze, bo... Zawsze jesteś wyżej rozstawiona. Tak, na prawej drodze biegam tylko i wyłącznie w czasie eliminacji i to w sumie jedną drogę, a potem już w zasadzie wszystkie zawody od 2018 roku biegam zawsze na lewej drodze, więc ja już nie pamiętam, jak to jest, ale raczej staram się, żeby było tak, żeby to nie miało kompletnie znaczenia. No bo tak jak mówię, no każdy ma tak samo, na obu częściach ściany masz tą samą drogę. Ponoć jest tak, jakby ja też nie zwracam na to uwagi, bo wiele lat jakby też to trenowałam i na tym pracowałam, żeby nie zwracać uwagi na to, że ktoś biegnie koło mnie. Natomiast ponoć przy starcie, jak biegniesz na prawej drodze, to bardziej widzisz tą zawodniczkę z lewej drogi. Natomiast ja na eliminacjach na przykład też tego nie odczuwam, więc nie wiem. A w czasie samego biegu, to już ustaliłyśmy, czas 6.24, czy ty w ogóle zdążysz o czymkolwiek pomyśleć? Czy ty w ogóle zwracasz uwagę na tą rywalkę po tej twojej prawej stronie? Czy skupiasz się tylko i wyłącznie na sobie? Skupiam się tylko i wyłącznie na sobie, skupiam się na byciu tu i teraz, na każdym kolejnym ruchu, ale też nie na wybieganiu, na zasadzie o, już jest wyłącznik za ileś tam, nie? Tylko po prostu biegniesz i widzisz ten konkretny ruch, w którym aktualnie w zasadzie się znajdujesz. Ja nie mam przypadkowych myśli w czasie startu czy przed startem, raczej staram się wyłączać tą głowę. Oczywiście w zależności od dyspozycji czasami gdzieś tam te myśli się pojawią, więc też musisz sobie z tym poradzić. Nie w czasie biegu, ale bardziej przed biegiem. Natomiast no rzeczywiście ja po prostu wychodzę, biegnę i tyle. Jakby nie ma tam żadnych to teraz tu, to teraz to, to teraz tamto, a potem jak tamta wygra z tą, to ja będę z nią biegła. Nie bawię się w kalkulacje, nie bawię się w liczanki.
A czy bawisz się w jakieś takie rytuały, że na przykład najpierw wkładam lewy but, potem wkładam prawy but i czy masz jakieś takie swoje przyzwyczajenia? Ja byłam osobą, która miała bardzo dużo rytuałów i na przykład właśnie po to był chociażby ten Bern, żeby stać się osobą wolną od rytuałów, bo wiesz, w Bernie, tak jak już mówiłam, było wszystko idealnie, właśnie wszystkie rytuały, to trzeba tak, 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 bo inaczej coś tam, to wszystko było. No i nadal i co były na przykład za rytuały? Wiesz co, jakby chociażby to, że jem jakby konkretny posiłek czy konkretną rzecz na dzień przed startem, albo że w danym momencie na przykład słucham muzyki, a w tym nie słucham muzyki, albo słucham takiej muzyki i tak dalej, i tak dalej. I nagle w Rzymie zrobiłam wszystko trochę inaczej, w pewnym sensie. I nagle poczułam się osobą wolną od tych rytuałów, ale też jakby Mateusz mi trochę uświadomił, czy powiedział właśnie, że to jest taki kolejny etap stawania się mistrzem. Że jakby jeden etap to jest właśnie masz rytuały, które doprowadzają cię do bycia w strefie komfortu. I rzeczywiście jakby nadal gdzieś tam mam jakieś takie pojedyncze rzeczy, bo one też pozwalają ci wejść w takie pewne ramy i jakby nastawić się odpowiednio, czy odpowiednio myśli skierować, ale kolejnym etapem to jest po prostu adaptacja do tego, co się dzieje i trochę takie niereagowanie, bym powiedziała, tylko robię swoje. To jakiś taki rytuał, który pozostał i pozostanie z tobą na pewno. To jest słuchanie muzyki w czasie rozgrzewki, bo pomaga mi się to wyłączyć na bodźce po prostu zewnętrzne i skupić na tym, co robię, czyli właśnie na rozgrzewaniu. To jest twoja jakaś stała playlista? Nie, właśnie ona się zaczęła zmieniać. Wcześniej to było głównie utwory z filmów stworzonych przez Hansa Zimmera. Teraz to się trochę zaczęło zmieniać, ale zawsze to jest muzyka klasyczna. Albo podchodząca pod muzykę klasyczną. Piraci z Karaibów pozostali? Nie, akurat Piratów z Karaibów dawno nie słuchałam, ale na przykład ja bardzo uwielbiam Ludovica Duandi. Prawdopodobnie, przepraszam wszystkich, którzy mówią po włosku, powiedziałam źle nazwisko, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Tak, właśnie, dokładnie. Tego się jeszcze nie nauczyłam, ale pracuję nad tym. W każdym razie to jest tak bardzo lubię na przykład jego muzykę i też jej słuchałam przed zawodami. Gdzie to jest muzyka raczej bardzo taka spokojna i stonowana. No właśnie. I muszę ci przyznać, że jestem tym faktem zaskoczona, bo jednak twoja dyscyplina jest dyscypliną bardzo dynamiczną. Tak, ale kolejną umiejętnością, której się uczysz, to regulacja swoich emocji. I wiesz, czasami już poziom stresu na zawodach jest tak wysoki i tak duży, że ty nie potrzebujesz się jeszcze bardziej nakręcać, bo już to jest jakby za dużo, tak? Tylko potrzebujesz bardziej pójść w drugą stronę, czyli troszeczkę się wyciszyć, jakby uspokoić i tak dalej. Ale są na przykład zawody, kiedy jesteś zbyt spokojny, no i musisz trochę tak pobudzić się. A czym się ładujesz wtedy? Wiesz co, ja nie mam takich problemów chyba. Czyli bardziej wyciszenie. Ja bardziej idę w kierunku wyciszenia, ale tego też się nauczyłam trochę z wiekiem, wiesz, bo... Jezu, jak ja dużo mówię o tym wieku, ale... No to mnie trochę niepokoi. No, skończyłam dopiero za 30 lat, więc już czuję się w kolejnym etapie mojego życia trochę. Słuchaj, mam kolegę, który zawsze jak miałam 20 kilka, to mi mówił, poczekaj, kobieta zaczyna się po 30. Tak też słyszałam, ale jakby... Ja też tych wszystkich regulacji, tego chyba umiejętności przede wszystkim słuchania samego siebie i to, czego potrzebuję i dostosowania się do tego, czego potrzebuje mój organizm, a nie co ja mówię sobie, że potrzebuję w danym momencie, no to mimo wszystko to ci przychodzi z doświadczeniem, to ci przychodzi z wiekiem, to ci przychodzi z tym któryś tam setnym startem w zawodach. Mówisz dużo o tym wieku, więc tak. Odniosę się do tego i zapytam, czy igrzyska w Los Angeles są w twojej sportowej perspektywie? Ja na razie się skupiam na igrzyskach w Paryżu, które są za 4 miesiące i przy tym pozostanę. Czyli dalszych deklaracji co do tego na razie nie będzie, ale to jeszcze w takim razie pytanie pozasportowe. Kim byś była, gdybyś nie była sportowcem? Astronautą. Astronautą? Opowiadaj. Nie, jakby to nie jest tak, że miałam ścieżkę kariery ułożoną pod astronautą, tylko jak byłam... Ja zawsze jako dziecko pytali, kim chciałabym zostać jak dorosnę, to było, że chciałabym zostać astronautą. Po prostu. I ja do tej pory jakby... Ale słuchaj, no to może wszystko przed tobą. Rekrutacje są i do NASA i do Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak, z tego tak, co słyszałam. Tylko jakby... No jakby nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale po prostu zawsze, od kiedy pamiętam, jak ktoś mnie pytał jako dziecko, zawsze było astronauta. I zresztą do tej pory, jak w tym roku w zasadzie kupowałam i w tamtym roku też z okazji moich urodzin balon taki z helem, to też był astronauta.
Ja po prostu jakby mimo wszystko czasami czuję się taka trochę oderwana od tej rzeczywistości i taka idąca swoim torem, ale ja jestem z tego dumna. Też nauczyłam się trochę nie przejmować oceną innych ludzi, mimo że czasami bywa to ciężkie. I mi się wydaje, że ten astronauta tak trochę oddaje jakąś część mojej osobowości, to kim jestem, to że właśnie lecisz na ten księżyc i tyle. I żyjesz sobie w takim swoim świecie, w swoim kosmosie. Chciałabyś polecieć na księżyc? Chciałabyś polecieć w kosmos? Ja ogólnie wiele rzeczy bym chciała w życiu. Znaczy, nigdy nie miałam też takiego kierunku, bo bym chciała polecieć w kosmos. No jakby mam większe i mniejsze marzenia, większe i mniejsze cele. Też wiem jakby, które są realne, a które nie są realne mimo wszystko. Natomiast zawsze gdzieś tam ten kosmos zostanie tu taką sferą bardzo fascynującą mnie. Ale bardziej taki właśnie nie dosłownie ten kosmos, ale taka umiejętność stworzenia takiego swojego wszechświata, swojego własnego. Twoje największe marzenie pozasportowe? Bycie szczęśliwą. Tak po prostu? Tak po prostu. A co ci daje szczęście największe? To, że moi bliscy są szczęśliwi, że moi przyjaciele, moja rodzina są szczęśliwi, to, że mogę podróżować. To, że jestem zdrowa. I tak naprawdę to, że każdego roku staję się innym człowiekiem i cenię bardzo tą zmienność w mojej osobie, bo też jakby to dostrzegam. I to, że mam okazję, możliwość żyć moim życiem. Ja naprawdę jestem szczęśliwa z mojego życia. Ja się cieszę, że mam takie życie, jakie mam i cieszę się, że mogę je przeżywać. A masz jakieś plany na po zakończeniu kariery sportowej? Co byś chciała robić? Jak twoje życie miałoby wyglądać? Na pewno po zakończeniu kariery sportowej mimo wszystko będę chciała gdzieś tam zostać w tym wspinaniu, ale bardziej w kontekście promocji tego sportu wśród dzieciaków, młodzieży, ale też i dorosłych. A tak jak właśnie robi to chociażby Monika Pyrek czy Otylia Andrzejczak, po prostu pokazują, że ich dyscypliny sportowe są super i że można się nimi fajnie bawić. I ja dokładnie to samo chciałabym robić we wspinaniu. Uważam, że wspinanie też jest fantastycznym sportem, zwłaszcza dla dzieciaków. Daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu, bo to nie jest tylko ścianka, to są góry, to są skały. I jakby bycie w naturalnym środowisku, ale bycie też w tych halach sportowych, podróżowanie, bardzo piękne rejony, bo jednak te skały chociażby czy góry są zlokalizowane zazwyczaj w bardzo pięknych rejonach. Chciałabym na pewno surfować. Próbowałaś? Tak, dwa lata, w 22 roku uczyłam się surfować, więc stąd się zakochałam w tym, bo dla mnie to jest właśnie taki odnośnik trochę medytacji. Jesteś ty? Jest fala i wszystkie problemy, telefon, wszystko zostaje tam gdzieś na brzegu i w ogóle nie masz do tego dostępu i to jest fantastyczne. Więc trochę też zostaję ze swoimi myślami, z którymi się musisz skonfrontować i to jest piękne, więc na pewno bym chciała móc surfować i na pewno uczyć się tego i gdzieś tam coraz wyższy poziom osiągać i po prostu żyć. Myślę, że słowo życie jest w tym kluczowe, żeby życie przeżyć. Rozmarzyłyśmy się trochę, odbiegłyśmy w przyszłość i w marzenia, no ale wracamy do tego, co już niedługo. Chciałabym, żebyś dokończyła zdanie na sam koniec. Latem 2024 w Paryżu. Będę tworzyć wspomnienia. Dla siebie? Dla kraju? Będę tworzyć wspomnienia. I na tym zakończymy. Tego Tobie, Olu, życzę. Życzę, żeby to były piękne wspomnienia. Dziękuję. Aleksandra, Mirosław, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Orlen. Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejna mistrzyni. Dwukrotnie.